Witam Was, moi drodzy. Czytamy artykuły prasowe z 2016 roku, z 2013 roku, z 2018. Raport Najwyższej Izby Kontroli o stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt, a w szczególności w tej hodowli przemysłowej, w hodowli, która nie ma nic wspólnego, proszę Państwa, z prawdziwym rolnictwem. Rozmawiam ze studentami, proszę Państwa, i to z ludźmi wykształconymi, z wykształceniem wyższym, ale rozmawiam też i z ludźmi, którzy robią doktorat, prowadzą firmę, proszę Państwa, doradztwa hodowli zwierząt. I podzielają stanowisko, że dzisiaj, proszę Państwa, polskie rolnictwo, tylko to jest dyscyplina sportowa. Kadry profesorskie, rektorzy uczelni wyższych bardzo dokładnie wiedzą, proszę Państwa, w jaki sposób, co w naszym kraju jest robione. I nawet jeżeli występują firmy o wydanie jakiejkolwiek decyzji dotyczącej określonej branży, określonego przedsiębiorcy, to proszę Państwa, dziwnym trafem przedsiębiorca przedstawia swoje wyniki badań. To pokazuje, proszę Państwa, z jakim zderzyliśmy się bardzo poważnym problemem zastraszenia kadry naukowej, zastraszenia ludzi, którzy mają wiedzę i powinni stać na straży, proszę Państwa, tego, co w Polsce powinno mieć miejsce, a więc ochroną zdrowia, genetyki zwierząt. Dlaczego jeden, proszę Państwa, z doradców dotyczących hodowli zwierząt mówi, tak się dzieje, ponieważ to nasze Ministerstwo Rolnictwa, proszę Państwa, pozwala na importowanie z Ameryki już nasienia zwierząt obarczone zmianą genotypu, który po prostu jest słabszy, wymaga, proszę Państwa, w Polsce bardzo dużej ilości antybiotyków. Zwierzęta częściej chorują, a w związku z powyższym trzeba będzie dawać antybiotyki. Czytamy artykuły, przecież to nie jest, proszę Państwa, widzicie tylko i wyłącznie to, co ja mówię, tylko to jest, proszę Państwa, stanowisko Najwyższej Izby Kontroli. Nie ma już większego urzędu w państwie, które mogłoby przeprowadzić kontrolę i przedstawić wyniki badań. Oni pokazują, proszę Państwa, że trzykrotnie wzrosło zapotrzebowanie i zużycie antybiotyków w Polsce, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Dlaczego to się dzieje? Ponieważ te zwierzęta, które są hodowane u nas, genetycznie, proszę Państwa, są obarczone kwalifikowaną wadą i po prostu chorują. I żeby przeżyły, to trzeba walić sterydy, antybiotyki i różne rzeczy. Ludzie, którzy, proszę Państwa, na ten temat, czy to na uczelniach, czy to, proszę Państwa, firma, powiedzieli i odezwali się, zaczęli zwracać uwagę, że to po prostu jest, po pierwsze, nieetyczne, idzie w złym kierunku, wyniszcza polskiego rolnika, polskiego konsumenta, że jest trujące, że uodparniamy się, że mamy antybiotykoodporność, że będą problemy. To, co czytamy i to, co mówi pani profesor z Wrocławia, będzie problem przy operacjach, ponieważ nie będziemy mogli być bezpieczni przy operacji, przy podaniu antybiotyku, bo będziemy już odporni na ten antybiotyk. Problem jest poważny, rozwoju chorób rakowych, szeregu innych kwestii. Na import do Polski z Ameryki, proszę Państwa, nasienia genetycznego obarczonego kwalifikowaną wadą wyraziło zgodę Ministerstwo Rolnictwa. Specjaliści od hodowli mówią jasno i wyraźnie, to jest złe, to jest ze szkodą dla rolnika, te zwierzęta umierają, te zwierzęta dają całkowicie złe mięso i problem dla polskiego hodowcy.
Kiedy to właśnie, proszę Państwa, tacy ludzie, którzy mają odwagę i mówią to, to firmy wyrzucają ich z pracy. Dlatego, że polskie nasienie kosztuje 57 zł, ale warto jest sprzedawać nasienie za 98 zł, bo jest z Ameryki sprowadzone. I tak wygląda rzeczywistość. Nie ma kontroli weterynaryjnej. Większość, proszę Państwa, tylko i wyłącznie dlatego, że zarabia po 2,5 tysiąca złotych, robi takie numery, a nie inne. Nie ma żadnej kontroli nadzorczej na tą całą kwestię. Ten układ mafijny zabija ludzi. I tutaj w tym miejscu, proszę Państwa, to jest apel do kadry naukowej, do Was rektorów, do Was profesorów od spraw chemii, od spraw, proszę Państwa, sposobu żywienia, do tych, którzy powinniście spełniać swoją rolę etyki zawodowej. Powinniście stać na straży po stronie polskiego, proszę Państwa, konsumenta, ponieważ to my konsumenci, to my ludzie utrzymujemy, proszę Państwa, te instytuty. To nie naszą winą polskich konsumentów, że strona rządowa obcina pieniądze na instytuty naukowe, że jesteście zależni od firm zagranicznych, że większość uczelni jest sponsorowana przez kapitał zagraniczny korporacyjny. Dlatego tak się dzieje, proszę Państwa, w naszym państwie. Gdzie jest dzisiaj Wasza etyka zawodowa? Gdzie dzisiaj, proszę Państwa, są podstawowe, elementarne zasady, których powinniście przestrzegać i stać po stronie obywateli? To Wy dzisiaj jako kadra naukowa powinniście pokazywać i badać mięso, szczepionki i pokazywać społeczeństwu, że na takie coś po prostu nie ma zgody. Jeżeli profesor mówi publicznie, że stosowanie Roundupu, glifosatu jest bezpieczne, proszę Państwa, to albo on się zerwał z choinki, albo po prostu spadł na głowę. Bo takiemu człowiekowi nie można wierzyć. Ale jeśli taki profesor przy mnie wypije szklankę, proszę Państwa, glifosatu, to ja wtedy uwierzę, że on mówi prawdę, ale to ja mu naleję ten glifosat z butelki, którą zakupię. Instytucje jak Sanepid, IHARS i te wszystkie instytucje, proszę Państwa, rządowe nie mogą opierać wyników badań czy przyjmować wyniki badań laboratoryjnych przedstawionych przez producentów. To jest absurd. Indywidualne, proszę Państwa, próbki powinny być brane do badania przez niezależne laboratorium społeczne, które powinno badać daną próbkę, czy to szczepionki, czy mięsa, czy warzyw, proszę Państwa, czy wszystkiego, i publikować na swojej stronie wyniki tych badań i producenta. Skończyłaby się gangsterka, o której tutaj mówimy. Walka ludzi, o których, proszę Państwa, którzy walczą o zdrowie Polaków i są pozostawieni sami sobie. Jak Socha, jak Czerniak, jak ja, gdzie przyzwalacie koncernom zagranicznym, korporacjom, tym wszystkim izbom lekarskim niszczyć ludzi, którzy mają odwagę przeciwstawić się systemowi i powiedzieć, że tak dalej być nie może. To nie są moje wymysły. Są artykuły prasowe. Są, proszę Państwa, instrukcje Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, pokazujące, że coraz więcej stosuje się antybiotyków. Dlaczego? Dlatego, że majdrują przy genotypie zwierząt, które są po prostu obarczone genetycznie słabością i po prostu zdychają. Wystarczy tupnąć przy takim zwierzaku, proszę Państwa, mocno, albo go pogonić i gwarantuję Wam, że pada na zawał. Dziś trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, polskie rolnictwo przybiera miano dyscyplin sportowych. Im więcej, im lepszy wynik, a nie jakość, to proszę Państwa, niższa cena. I rolnicy muszą zrozumieć, i konsument musi zrozumieć, że za towar dobrej jakości
Trzeba zapłacić. Żeby rolnicy mogli to produkować, to muszą być dopłaty do produkcji. Muszą być dopłaty z budżetu krajowego. Wsparcie prawdziwe polskiego rolnictwa. Gospodarstw rodzinnych, a nie tego chłamu fermy przemysłowej, proszę Państwa, w której produkuje się jak żarówki, proszę Państwa, mięso, mleko, produkuje się jajka, w efekcie obniżając koszty produkcji kosztem zdrowia obywateli. Jednocześnie chcecie mieć zdrową żywność i żeby ją rolnik wyprodukował przy tak zdumpingowanych cenach, nie patrząc w sklepie na jakość, tylko na ilość. A później się dziwicie, że chorujecie, że raki, że dzieci chorują, że trzeba zrzutkę zrobić 200 tysięcy euro, bo trzeba dziecko wywieźć do Ameryki, bo tam będzie można przeprowadzić, proszę Państwa, operację. Za 30 zł kupujecie kilogram kiełbasy, a w tej kiełbasie jest 40 tylko procent mięsa, ale się nikt nie zastanawia, bo wizualnie idzie i bierze produkt. Koncerny zagraniczne, tymi reklamami, tą reklamą podprogową, sprały wam mózgi. Sprały wam mózgi i nie zwracacie uwagi na to, co się dzieje wkoło was. Wkoło was dzieje się po prostu coś, co was pozabija. Ten przekaz, proszę Państwa, dotyczy nie tylko Polski. Dotyczy, z tego co widzimy, większego grona społecznego. Czy to Holandii, która, proszę Państwa, już na chemii jedzie całkowicie. Czy to Niemców, którzy też w hodowli zwierząt dają potężne ilości antybiotyków. Dzisiaj trzeba się usiąść i zastanowić, ale nie patrzeć na to, że Niemcy, że Holendrzy tak robią. My jesteśmy indywidualnym państwem. Skoro mamy niepodległość, suwerenność, to dlaczego nie potrafimy powiedzieć stop, u nas takiego czegoś nie wolno robić. My chcemy przesunięcia dopłat do produkcji dla polskich rolników. My chcemy ochronę rynku. My chcemy zdrowej żywności. Chcemy kontroli tej żywności. My nie potrzebujemy eksportu na poziomie 30 miliardów, żeby eksportować, reeksportować żywność wyprodukowaną za granicą i przetworzoną w Polsce i z funduszy promocji polskiej żywności, tej właśnie, co płacą ci rolnicy z gospodarstw rodzinnych. Promuje się żywność korporacyjną. Korporacje zagraniczne, proszę Państwa, to wielomiliardowe zyski. Ja mam odwagę to powiedzieć i nie będę się bał. Ludzie mówią, przecież cię zabiją. A co mnie za różnica? Czy mnie zabiją żywnością, czy mnie rozjadą samochodem na drodze? Co mnie za różnica, czy ja umrę dzisiaj, czy ja umrę za, proszę Państwa, za 3 lata, bo jedząc taką żywność, to mnie szlak trafi na 100%. Ale co są winne te małe dzieciaki, te pokolenia, które są za nami? To przecież to piekiełko, to wszystko, proszę Państwa, to my żeśmy im zgotowali, bo my żeśmy im na to pozwolili, bo przyglądamy się, a nie potrafimy jako suweren zająć, proszę Państwa, stanowisko. Co dalej z polskim rolnictwem, co dalej ze zdrową żywnością? Mówi się o ekologicznym. Ekologiczna żywność, biożywność. Proszę Państwa, żywność ma być bezpieczna. Tak samo miód ma być bezpieczny i wolny od antybiotyków. Antybiotyków, które się podaje pszczołom i których pozostałości zostają w miodzie. Bo o tym też trzeba mówić. Trzeba się zastanowić nad kwestią etyki. Nie tylko etyki wśród profesorów, którzy dzisiaj przedstawiają odmienne od rzeczywistych dowody i fakty sprzeczne, proszę Państwa, z rzeczywistością, fałszując wyniki badań laboratoryjnych lub je interpretując na korzyść korporacji zagranicznych. Badania zlecone przez korporacje zawsze wychodzą bardzo dobrze. Kiedy strona społeczna zrobi badania, to te badania już nie wychodzą tak. Dlaczego? Powstaje pytanie. Gdzie jest etyka zawodowa? I na co konsument płaci podatki w tym kraju?
na to, żeby był oszukiwany i truty, powstaje pytanie. W jakim państwie żyjemy? Co zgotowano przez 29 lat przez wszystkie partie polityczne? Czy państwo sobie zdajecie sprawę? We wszystkich ministerstwach, proszę państwa, jest lobbying, lobbying kapitału zagranicznego. Trzepią miliardy kosztem zdrowia społeczeństwa. Polska traci suwerenność, straciła. Nie traci. Polska straciła przez takie rządy, proszę państwa, suwerenność. Straciła niepodległość. Marsze są w obronie chyba powinny być niepodległości. A my mamy, proszę państwa, ewidentnie katastrofalny stan rzeczy. Trzeba, proszę państwa, szerokiej dyskusji różnych grup społecznych. Polska wolna od GMO, Stop NOP, proszę państwa, i szereg jeszcze innych organizacji, które się odzywają, studentów, bardzo dziękuję, że się odzywają, studenci, doktoranci, kadry naukowe, ludzie, którzy mówią i rozmawiają ze mną, mówią, że nikt w końcu, proszę państwa, w tym kraju od 10 lat nie mówił tak głośno o sprawie, jak robię to ja, jak robi to Hubert Czerniak, jak robi to, proszę państwa, Stop NOP, jak mówią to inne grupy społeczne. Problem w tym, że każdy z nas jakąś tubką to mówi. To trzeba po prostu złączyć w jedno i zrobić z tego jedną dużą tubę, tubę medialną, która, proszę państwa, będzie trąbić i będzie bardziej słyszalna do ogółu społecznego. To trzeba zorganizować dużą konferencję na temat żywności, tej najważniejszej rzeczy, która nas dotyczy, na temat hodowli zwierząt, na temat podawania antybiotyków, wpływu antybiotyków na zdrowie człowieka, na temat rolnictwa, czy dzisiaj takie rolnictwo jest tam potrzebne w takiej formule, czy gospodarstwa ekologiczne tak naprawdę są ekologiczne i są bezpieczne w okoliczności, proszę państwa, kiedy z boku będzie ktoś pryskał Roundupem, czy będzie się to przedestawało, o kwestii konieczności zabranienia stosowania w Polsce glifosatu, ale to musi być duży ruch społeczny. To musi być duża grupa. To trzeba się organizować. To o tym trzeba rozmawiać. To trzeba się spotkać i podjąć debatę. Ale kto ma to zrobić? Skoro wy chcecie siedzieć w domach i czekać, aż ktoś to załatwi. Samo się nie załatwi. Dopiero jak wasze dzieci dopadnie choroba, wtedy zrozumiecie, o czym my mówimy, o czym mówi Joanna Socha. O czym mówię ja, Czerniak i cała reszta ludzi, którzy, Piotr Jawornik, tutaj Jelena, o czym się mówi? Narażamy się. My się narażamy, stajemy przeciwko systemowi, ale wy siedzieć wolicie w domu, w ciepłych papciach, przed telewizorkiem, przed kamerką, przyglądać. Przyglądać się i patrzeć, co się dzieje. A może się coś zmieni, a może oni załatwią. Dopiero jak wasz dzieciak wyląduje w szpitalu, to wtedy opanujecie swój umysł i powiecie, że trzeba coś zrobić, że tak dalej nie może być, tak? O jakim rolnictwie rozmawiamy? O rolnictwie, w którym stosuje się potężne ilości chemii, ponieważ genetycznie wszystko jest zepsute, spierniczone. My musimy wrócić do polskich odmian, do polskiego genotypu pszenicy, zboża, do polskich hodowli genetycznie nieobarczonych chorobami. Trzeba odbudować polskie rolnictwo, zdrową żywność, trzeba przetwórstwo kontrolować, gangsterkę pozamykać, wprowadzić przepisy ustawy karnej za fałszowanie żywności do 25 lat pozbawienia wolności, konfiskaty majątku i skończy się zabawa. Agencja Bezpieczeństwa Żywności. To musi wszystko w Polsce zafunkcjonować. Pan minister wmawia opinii publicznej, że żywność jest zdrowa. A my czytamy artykuły prasowe, gdzie wszyscy w koło trąbią, profesorzy, z cicha, przyglądając się
całej sytuacji, proszę Państwa, mówią, że z roku na rok jest coraz gorzej. Coraz większa bomba, proszę Państwa, rakotwórcza. Coraz większa bomba chemiczna nas ogarnia. Coraz więcej antybiotyków, coraz więcej chemii, coraz więcej wszystkiego. A więc o jakiej zdrowej żywności możemy mówić, skoro w Polsce można robić, co się chce? Tak, nie wolno stawiać się w roli obserwatora, tylko trzeba się włączyć do aktywnego działania i coś robić. Trzeba powołać prawdziwą organizację konsumencko-rolniczą z tych właśnie organizacji. Ale to musi być ktoś, kto ma czas, siądzie, wynajdzie w internecie wszystkie organizacje, zestawi, zorganizujemy spotkanie, skontaktować się z nimi. Trzeba ich zaprosić do rozmów i do dyskusji. Kadry naukowe, profesorów, studentów, doktorantów, którzy chcą na ten temat rozmawiać. Po drugiej stronie mamy bardzo dużą grupę, która przeszła na czarną stronę mocy. Mają tytuły naukowe i będą nam wmawiali, że to, co jest czarne, jest białe. A tak nie jest. Niestety. Życie pokazuje, że coraz więcej ludzi umiera, coraz więcej dzieci choruje, coraz więcej Polaków kończy swój żywot na cmentarzu. A to świadczy o jednym, że czarna strona mocy, proszę Państwa, przejęła kontrolę nad tym wszystkim. I nie chodzi tutaj o nic innego, tylko jak o zyski, materialne zyski polskiego konsumenta. Przejmowanie majątków. Pierw was podtrują szkodliwą żywnością, będą wmawiali, że jest dobre. Później was podtrują lekami. Na koniec doprowadzą do sytuacji, że będziecie mogli zamiast za te leki w hipotekę oddać własne mieszkanie. Bo do tego doprowadzą. To jest taki system. To jest system zła. Jeśli polskie ministerstwo, proszę Państwa, mówi się, że jest polskim ministerstwem, to ja napluł na takie ministerstwo i na takiego ministra. Moja noga u niego nie stanie. Bo to nie jest człowiek, który myśli o ogóle społecznym, o Polakach, o narodzie, o bezpieczeństwie żywnościowym, o strategii bezpieczeństwa żywnościowego, o kwestii dyskusji z opinią publiczną, ze stroną społeczną, co zmienić, jak zmienić, którędy zmienić, to trzeba rozgonić. Widzimy te programy, współpraca realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego, gdzie miliony. Przecież to jest grabież tych pieniędzy. Przez właśnie w głównej mierze kadry naukowe, które mają być członkami tej komisji nadzorowania, gdzie pożerają 1/3 środków finansowych, które otrzymuje, proszę Państwa, w projekcie dana grupa. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Tak wygląda rzeczywistość polska. Dzwoni do mnie chłopak, który jest właśnie genetykiem i opowiada mi, co oni robią z genotypem. Że ile razy już genotyp u bydła został zmieniony, ile został zmieniony genotyp u świń. Dlatego, proszę Państwa, że jest maksymalizacja zysku na mięsie. Ale to mięso i te zwierzę nie jest zdrowe, bo musi być z drugiej strony sterydami faszerowane, antybiotykami. A to wszystko znajduje się później na półce sklepowej. Mówią, że musi być karencja od pozostałości. Ale czy ktoś bada, proszę Państwa, poza wskazanymi antybiotykami, które wolno stosować, antybiotyki, które są niedozwolone, substancje, czy ktoś bada mięso na okoliczność pozostałości glifosatu i soi genetycznie modyfikowane? Tego się nie robi. Tego się nie robi. Proszę Państwa, celowy. No bo ja, przecież nie można byłoby opinii publicznej powiedzieć, że mięso jest glifosatem, bo kto by to zjadł? No chyba nie normalnie. Ale można tak robić. Można tak robić, jeżeli Państwo na to pozwala. Przepraszam Was najmocniej, ale już
gonią, a po drugie mam pociąg, muszę jechać po samochód. Pozdrawiam Was serdecznie, później się skontaktujemy. Jeżeli ktoś chce pomóc, planuję na luty dużą organizację, konferencji na temat żywności, szczepionkową. Wszystkie środowiska, żebyśmy, proszę Państwa, spotkali się i rozmawiali o tej kwestii, o tym, co nas otacza, to, co nas zabija. Czy takie rolnictwo w takiej formule jest nam potrzebne? Czy takie ministerstwo nam jest potrzebne? Czy takie, proszę Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Zdrowia nam jest potrzebne? Czy takie izby lekarskie są potrzebne, które stoją po stronie korporacji? To czas na debatę publiczną. Debatę z udziałem ludzi, profesorów, kadry naukowej, proszę Państwa, producentów w szczególności żywności ekologicznej. Tej, którą po prostu ludzie mają świadomość, co robi produkcja korporacyjna i na czym to polega. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli ktoś chce pomóc, szukajcie, piszemy gotowe pisma, wysyłamy, organizujemy w lutym poważną konferencję. Zaprośmy pszczelarzy, zaprośmy detektorystów, proszę Państwa, zorganizujmy się w grupy, w których powinniśmy, proszę Państwa, rozmawiać o przyszłości, o Polsce, o narodzie, o zdrowej żywności, o zdrowych szczepionkach, o tym, jak powinno to wyglądać, a nie tak, jak wygląda. Tylko wspólnie możemy coś zmienić. Pozdrawiam Was.